sobotę 10 października w ramach rozgrywek trzeciej Ligi Bałtyckiej klub piłkarski Chemik Police rozegrał mecz z drużyną Świt Skolwin Szczecin. Police reprezentowali Gajdemski, Odlanicki, Poczobut, Wiejkuć, Szałek, Pawłowski, Andrzejewski, Szewczykowski, Filipowicz, Krawiec, Gołębiewski i Maśniak. W drugiej połowie zagrali Radecki, Kurczak i Jałoszyński. W grze polickiego zespołu widać było zaangażowanie i motywację. Od początku to Chemik był stroną dominującą. W 16 minucie spotkania na próbującego zdobyć bramkę Gołębiewskiego z impetem wpadł bramkarz gości Kaczmarczyk. Ku zdziwieniu wiernych kibiców sędzia główny uznał, że karnego nie ma, a Gołębiewski próbuje wymusić rzut karny. Przyznał mu żółtą kartkę. Po chwili także żółtą kartkę otrzymał próbujący interweniować kapitan Chemika Krawiec. 3 minuty później, po otrzymaniu kolejnej kartki, ten sam zawodnik musiał zejść z boiska. Od tej pory Police grały w 10. Po przerwie, w 63 minucie spotkania, goście wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył Krystek. W 94 minucie pędzący na bramkę Andrzejewski został staranowany przez bramkarza Świtu. Jednak i tym razem arbiter nie pokazał jedenastki dla Chemika. Ostatecznie mecz zakończył się przegraną drużyny gospodarzy. Po meczu ze Świtem działacze Chemika wystosowali protest do Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Domagają się w nim pociągnięcia do odpowiedzialności arbitra oraz anulowania przyznanych podczas spotkania kartek. Zdaniem prezesa Jana Bednarka, który obejrzał wideo z meczu, w obu przypadkach arbiter pomylił się i powinien podyktować rzuty karne. W związku z tym prezes Bednarek zwołał posiedzenie Wydziału Sędziowskiego, który ma dokonać dokładnej analizy. Następne spotkanie policzane rozegrają w Kartuzji z miejscową Kartuzją, a kolejny mecz w wykonaniu Policzan na stadionie przy ulicy Siedleckiej 24 października. Rywalem żółto-zielonych będzie GKS Przodkowo.